11 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli odbył się pierwszy z cyklu 3 warsztatów kulinarnych dla uczniów. Warsztaty są jednym z elementów drugiej edycji projektu Powiat Stalowowolski od kuchni. Tajniki przyrządzania lokalnych potraw wyjawili młodzieży państwo Agnieszka i Stanisław Smaliszowie. 1 marca 2013 roku mieszkańcy powiatu stalowowolskiego mogli odkryć smaki naszego regionu. W ramach projektu Powiat Stalowowolski od kuchni, popularyzacja lokalnych produktów kulinarnych gmin powiatu stalowowolskiego mogliśmy skosztować potraw, które zostały opisane w folderze wydanym przez powiat. Były to m.in. pierogi z kaszy jaglanej, kapusta wigilijna po pysznicku, klop z grochu waszerowany mięsem, chwałowicka rolada biszkoptowa. Zainteresowanie, jakie towarzyszyło pierwszej edycji zrealizowanej przez powiat w ubiegłym roku, zaskoczyło nas samych. Mnóstwo ludzi chciało spróbować tych wszystkich dań podczas imprezy finałowej. Równie szybko jak te dania podczas imprezy rozchodził nam się też cały nakład folderu, który przygotowaliśmy z przepisami. I dlatego, gdy tylko zakończyła się edycja pierwsza, postanowiliśmy, że rozpoczniemy pracę nad drugą. Na realizację projektu powiat pozyskał 17 tysięcy złotych ze środków szwajcarskich oraz dołożył 3 tysiące z wkładu własnego. Dzięki temu mogła rozpocząć się druga już edycja kulinarnych przygód. Wkrótce zostanie wydany kolejny folder z kolejnymi lokalnymi przepisami, w którym będzie można znaleźć przepisy m.in. na szczodraki, szynkę pieczoną, salceson drwala czy karpia po zaklikowsku. Podobnie jak w roku ubiegłym, przysmaków będzie można spróbować podczas imprezy. Tym razem będzie ona miała miejsce w czerwcu w Zbydniowie. Nowością są warsztaty kulinarne dla uczniów, gdzie pod okiem mistrzów młodzież nauczy się przyrządzać lokalne potrawy. Weszliśmy we współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, warsztaty kulinarne dla uczniów, podczas których będą właśnie te dania, które później znajdą się w folderze, będą przygotowywali uczniowie pod okiem mistrzów. No i później na koniec będą jeszcze jedne warsztaty dla restauratorów, bo bardzo nam zależy, żeby te dania trafiły również do lokalnych restauracji. Po pierwszej edycji udało nam się, że właśnie trafiły do restauracji Art Cafe w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Chcemy, żeby kolejne restauracje dołączyły i żeby tych dań można było próbować. Pierwsze warsztaty kulinarne odbyły się we wtorek 11 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Stalowej Woli. Cieszę się, że nasza szkoła może wystąpić w charakterze partnera projektu Zasmakuj się w powiecie stalowowolskim. Jest to znakomita lekcja dla naszych uczniów. Udział właśnie w tych warsztatach kulinarnych jest wspaniałą lekcją, gdzie mogą się uczniowie uczyć przygotowywania właśnie potraw regionalnych tutaj z terenu powiatu stalowowolskiego. W dzisiejszych warsztatach uczestniczą uczniowie klasy pierwszej technikum żywienia i usług gastronomicznych. W kolejnych warsztatach będą następni uczniowie właśnie z tych kierunków gastronomicznych uczestniczyć. I mam nadzieję, że zasmakują się w potrawach, których nie uczą się na co dzień, ale mają właśnie okazję tych nietypowych potraw, bo myślę, że nie są znane nam tutaj mieszkańcom powiatu stalowolskiego te potrawy. Dzięki takim warsztatom właśnie młodzież będzie mogła te potrawy umieć przygotować. Pod okiem Agnieszki i Stanisława Smaliszów uczniowie nauczyli się, jak przyrządzać szczodraki, korowar, kwas z zielonych gąsek. Po zakończeniu warsztatów uczniowie z ZSP nr 3 mogli skosztować, jak smakowały dania sprzed lat. Kolejne warsztaty poprowadzi Leokadia Gugała z Chwałowic.